Dzień dobry, szanowni państwo. Właśnie zakończyło się tutaj w Bukareszcie spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z Johnem Kerrym, specjalnym wysłannikiem prezydenta Joe Bidena tutaj na szczyt Trójmorza. Dwustronne spotkanie podkreślające tak naprawdę wagę relacji polsko-amerykańskich. John Kerry to przecież znana postać, także i bardzo rozpoznawalna w establishmencie w Waszyngtonie. Były szef dyplomacji amerykańskiej, dziś zajmujący się kwestiami energetycznymi i klimatycznymi, i tego dotyczyła rozmowa. Rozmowa dotyczyła, jak pan prezydent podkreślał, just transition, tej takiej zmiany systemu energetycznego, ale w formule sprawiedliwej, tak aby te państwa, które odziedziczyły, tak jak w przypadku Polski po komunizmie, niechciany spadek w postaci bardzo wysokoemisyjnej energii, miały możliwość przeprowadzania tych zmian w zasadzie sprawiedliwej, tak aby ludzie nie ucierpieli, a jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy Polski był zagwarantowany. Stany Zjednoczone dostrzegają rolę Polski w tym zakresie, jeśli chodzi o transformację energetyczną w ostatnich latach. Rozmowa dotyczyła oczywiście także i współpracy w zakresie energetyki nuklearnej. Wiemy przecież tutaj, że są zaawansowane rozmowy ze stroną amerykańską. To, czego dzisiaj jesteśmy świadkiem, to oczywiście zacieśnianie tych relacji, budowanie także i pozytywnej atmosfery do tej przyszłej współpracy biznesowej, ale wiadomo, że energia to także i kwestia bezpieczeństwa. Szanowni państwo, dzisiejszy szczyt to duży sukces. Obecność 12 liderów państw Europy Środkowej, przyłączenie Grecji jako 13 partnera, stowarzyszenie kolejnego państwa, czyli Republiki Mołdawii, pokazuje, jak żywotnym projektem jest inicjatywa Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza, której Polska była współautorem, której niejako ojcem chrzestnym jest pan prezydent Andrzej Duda od roku 2015 roku. Wtedy, kiedy w 2015 roku pan prezydent i rząd Zjednoczonej Prawicy mówił o konieczności intensyfikacji współpracy w regionie, wielu wątpiło, że może to się okazać sukcesem. Byli tacy, którzy głównie patrzyli na Europę Zachodnią jako punkt odniesienia. Dziś myślę, że obecność ponad 1000 przedsiębiorców tutaj w Bukareszcie z całego świata pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w tej zaproponowanej przez pana prezydenta inicjatywie. 1000 przedsiębiorców z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Azji, z różnych sektorów. Sektor transportowy oczywiście, bo o tym jest Trójmorze, ale sektor digital, prawda, czyli wysokich technologii, telekomunikacji, tutaj jest obecny na miejscu. Jesteśmy przekonani, że to spotkanie dzisiejsze przyniesie bardzo pozytywny efekt dla polskiej gospodarki i dla całego regionu, bo więcej dróg to lepiej rozwijająca się gospodarka, szybsze koleje to mniej czasu spędzonego w pociągu, a jednocześnie więcej czasu wykorzystanego może w przyszłości, czy to biznesowo, czy dla rodziny. Tak samo jeśli chodzi o szybki internet, szybką komunikację, i oczywistym jest, że Trójmorze to także tematyka bezpieczeństwa energetycznego. Tutaj udało się bardzo dużo. Dzięki tym zabiegom, dzięki pracom z ostatnich lat, w momencie próby, w momencie ataku rosyjskiego na Ukrainę, kiedy Rosja zaczęła po raz kolejny wykorzystywać dostawy energii jako instrument oddziaływania politycznego i tak naprawdę odcięła wszelkie wpływy gazu na zachód, Polska była już bezpieczna, gdyby nie te wcześniejsze decyzje dotyczące terminala LNG imienia Lecha Kaczyńskiego, czy rury pod Bałtykiem, bylibyśmy dużo bardziej niestety w sytuacji niestabilnej. To dzięki takim projektom, które były przecież także i dyskutowane tutaj na forum Trójmorza, jesteśmy bezpieczni. Szanowni państwo, pan prezydent spotkał się także oczywiście z prezydentem Rumunii, z panem premierem Rumunii i z prezydent Mołdawii. Dyskusja dotyczyła głównie tematyki bezpieczeństwa. No, jesteśmy regionem sąsiadującym z
zaatakowaną przez Rosję Ukrainą i te negatywne skutki wynikające z tej wojny bezpośrednio nas dotyczą, więc ta wymiana informacji, wymiana opinii, przewidywań także co do przyszłości i kroków, jakie poszczególne państwa podejmują, jest tutaj bardzo ważna. Polska i Rumunia są dwoma najważniejszymi partnerami, sojusznikami na wschodniej flance NATO, a jednocześnie państwami sąsiadującymi z Ukrainą. Ten dialog pomiędzy Warszawą i Bukaresztem jest bardzo, bardzo istotny. Więc pracowity dzień, bardzo intensywny, dużo ważnych dyskusji, dużo ważnych także i decyzji. No i tak jak mówię, duży sukces inicjatywy Trójmorza. Za rok spotkamy się wszyscy w Wilnie, bo to Litwa przejmuje jako prezydencję w tym formacie. Prezydent poruszał ten temat także i tutaj na spotkaniu w Bukareszcie inicjatywy Trójmorza. Jest tutaj obecnych wiele państw sąsiadujących z Ukrainą. Mówił o tym pan prezydent, aby zintensyfikować pracę i otworzyć także i możliwości dla Komisji Europejskiej, dla Stanów Zjednoczonych, dla innych państw Europy Zachodniej do inwestowania w infrastrukturę w tej części świata, w Polsce, ale także w innych państwach regionu. Gdyby ta infrastruktura transportowa była bardziej rozbudowana, ten tranzyt, który przecież ciągle jest realizowany przez terytorium Polski, na którym też zarabiają i polscy przedsiębiorcy, byłby możliwy w dużo większej skali. Trzeba tutaj jednak twardo podkreślić, czym innym jest tranzyt zboża, który, tak jak było początkowo zakładane, ma wyjeżdżać z Ukrainy, trafiać przez polskie porty, następnie gdzieś do krajów Afryki czy Bliskiego Wschodu. Ten tranzyt jest realizowany i z każdym kolejnym miesiącem jest on w coraz większej skali realizowany. Nie ma więc tutaj mowy o jakiejkolwiek blokadzie całościowej. Jeśli to zboże ma trafić do klientów w Afryce, bardzo proszę, ono trafia. Na tym nawet jeszcze dodatkowo polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać. Nie może być jednak mowy o tym, o zgodzie na sytuacji, w której to zboże ma w sposób pozbawiony regulacji rozlewać się po wewnętrznym rynku Unii Europejskiej i tak to zostało zaprogramowane. Natomiast tą tematyką zboża zajmuje się przede wszystkim rząd Rzeczypospolitej, Ministerstwo Rolnictwa i pan premier. Także w szczegółach dotyczących konkretnych kroków trzeba tutaj zwracać się do polskiego rządu. Jeszcze raz podkreślę, pan prezydent zwracał uwagę tutaj na naszym partnerom i z regionu, i z Europy Zachodniej, i ze Stanów Zjednoczonych o konieczności zwiększenia inwestycji w infrastrukturę drogową, kolejową, bo dzisiaj widać jak na dłoni, że gdyby ta infrastruktura, o co Polska zabiegała od lat, była rozbudowana, miała większe możliwości, więcej także i różnego rodzaju dóbr mogło być tranzytowanych, przewożonych przez Polskę i trafiać gdzieś do dalekich klientów, a nie rozlewać się po polskim rynku, zaburzając tym samym wspólną politykę rolną, bo o tym przecież także jest. To jest długofalowo, a teraz mamy problem, kiedy z tego mamy wcześniej już. Tak jak mówiłem, tranzyt jest tutaj realizowany, jest możliwy, polska granica w tym zakresie jest otwarta, natomiast tutaj polityką rolną w tym zakresie zajmie się Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj powołali stowarzyszenia, które ma zrzeszać biznesmenów Trójmorza i reprezentować niejako ich interesy, na przykład w Brukseli. Co to za format? Tak, to jest kolejny krok w budowaniu takiej, powiedziałbym, struktury instytucjonalnej wokół inicjatywy Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza skupia przede wszystkim 13 już dzisiaj państw Unii Europejskiej i to Unia Europejska jest na naszym oczywiście podstawowym punktem odniesienia, ale przy tej inicjatywie pączkują różnego rodzaju także i nieformalne, także i pozarządowe czy biznesowe inicjatywy. Jedną z nich jest to stowarzyszenie, które właśnie z pomysłu naszego polskiego powstaje jako taka platforma
platforma wymiany doświadczeń i myśli pomiędzy przedsiębiorcami, ale także i element nacisku na poszczególne instytucje, chociażby europejskie, czy na duży biznes, czy na instytucje finansowe globalne, żeby jak najbardziej przyciągać pieniądze, jak najbardziej przyciągać inwestycje do Polski, do regionu. Nam zależy na tym, aby drogi w Polsce były jak najlepsze, abyśmy mieli jak najszerszą i bardziej rozbudowaną siatkę autostrad, kolei. Do tego potrzebna jest także i pozyskiwanie inwestorów, więc tym będzie się z całą pewnością zajmowało to Stowarzyszenie Biznesowe Trójmorze. Do odbudowy Ukrainy. Czy o takich scenariuszach też dzisiaj rozmawiamy? Na Ukrainie trwa rosyjska agresja. Dzisiaj trwa tam wojna. W pierwszej kolejności ukraińskie wojsko musi zacząć odzyskiwać terytorium okupowane i tak naprawdę wygrać tę wojnę, ale jest już teraz czas na to, aby wspólnie z biznesem zastanawiać się, jakie możliwości mogą się otworzyć w przyszłości w przypadku zwycięstwa i konieczności odbudowy Ukrainy. Z jednej strony, to zawsze podkreślamy, instytucje globalne, finansowe będą miały za zadanie finansowanie tych projektów, z drugiej strony otwierają się szerokie możliwości funkcjonowania na ukraińskim rynku. Polska jest częścią tego procesu i będzie częścią tego procesu z wielu względów, nie tylko ze względów politycznych, ale także i ze względów na naszą ofertę gospodarczą i ze względów geograficznych, bo po prostu jesteśmy bliskim partnerem, sąsiadem Ukrainy. O tym dzisiaj też tutaj była rozmowa. Jak odpowiednio wykorzystać te możliwości, które daj Boże w przyszłości się pojawią. Pan prezydent rozmawiał przecież z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, instytucji bardzo dobrze znanej w Polsce jeszcze z lat 90., kiedy finansowane były projekty rozbudowy infrastruktury. Te projekty były finansowane z EBOR-u, ale realizowane przez konkretny biznes, wtedy w latach 90., także i biznes zachodnioeuropejski w Polsce. Dzisiaj to jest nasza kolej, abyśmy my z naszymi firmami poprzez finansowanie wchodzili na Ukrainę i realizowali tam biznes. Do tego jest potrzebne oczywiście kilka kroków, nad tymi krokami dzisiaj pracujemy. Dziękuję bardzo.